Witam Was, drodzy, na rozważaniu na pierwszy poniedziałek miesiąca kwiecień. 4 kwietnia nasz Kościół wybrał takie hasło: na niewach zielonych mnie pasie, nad wody spokojne mnie prowadzi, duszę moją pokrzepia, psalm 23, a także z Ewangelii Jana w rozdziale 10, gdzie Jezus Chrystus powiedział tak, że moje owce mojego głosu słuchają, ja je znam, a one za mną idą. Ja im dam żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt ich nie wydrze z mojej ręki. Drodzy, zarówno w pierwszym, jak też w drugim fragmencie biblijnym jest użyta zawód pasterza jako jakiś przykład. Bóg jest określany jako pasterz i Jezus sam o sobie mówi jako pasterz, no bo przecież prowadzi owce. Pasterzem był Abraham. Pasterzem był Mojżesz przez 40 lat, kiedy ukrywał się w kraju Madianitów. Pasterzem był wreszcie ten, który założył najważniejszą dynastię w historii narodu Izraela, czyli Dawid. Pasterz, czyli w Biblii obraz opieki, obraz troski, obraz szczerej miłości. Dlatego, drodzy, powiem Wam szczerze, byłem naprawdę bardzo zdziwiony, jak swego czasu dowiedziałem się, że chociaż w Biblii pasterz jest określony jednoznacznie pozytywnie, to jednak w kulturze Izraela było dokładnie odwrotnie. Pasterze byli pogardzani. Pasterz na przykład nie mógł składać zeznań w sądzie. Nawet jeśli to zrobił, to jego zeznania miały znaczenie tylko wtedy, kiedy ktoś inny je potwierdził. Mamy, drodzy, przekazania historyczne, że w czasach Jezusa, ale także chwilę później, ci, którzy chcieli być rabinami, musieli też mieć jakiś inny zawód. Jezus prawdopodobnie był cieślą. Paweł z Tarsu szył namioty. Mamy przekazy też o innych rabinach tamtych czasów. Byli kowalami, budowniczymi, też cieślami i tak dalej. Co ciekawe, żaden z nich nie był pasterzem. Zawód, który wykonywał Abraham, Mojżesz, błogosławieni patriarchowie, najwyraźniej nie był godny dla rabina. I powiem szczerze, naprawdę bardzo długo nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak mogło istnieć takie dwójmyślenie? Szacunek i pogarda. Podziw i niechęć do słuchania. Nie potrafiłem tego długo zrozumieć do wydarzeń sprzed 2 lat. Początek pandemii, wszyscy pamiętamy. Nasze życie dosłownie z dnia na dzień stanęło na głowie. Zamknięte kościoły, odwołane wszystkie spotkania. Nasze miejsce pracy zamknięte. Wszyscy przenieśliśmy się online. Zostaliśmy zmuszani do tego, żeby siedzieć w naszych domach. I wtedy się właśnie okazało, jak ważne są te zawody, wobec których tak często przechodzimy obojętnie. Jak ważny jest zawód chociażby dostawcy jedzenia. Ten, którego na rowerze mijamy bardzo często, kiedy idziemy przez miasto. Jak bardzo ważny jest zawód pielęgniarza, ratownika medycznego. Przecież wszyscy pamiętamy, jak z początkiem pandemii 2 lata temu była akcja bicia brawo dla wszystkich tych, którzy pracują w ochronie zdrowia. Biliśmy wszyscy brawo, wyrażaliśmy podziw i na tym się skończyło. Kiedy na przykład chociażby ratownicy medyczni, których w naszym kraju zaczyna krytycznie brakować, nawet, drodzy, już krytycznie brakuje, proszą o to, żeby zająć się na poziomie ustawy ich zawodem, to przecież coraz częściej słyszymy, że przecież oni nie powinni chcieć pracować dla pieniędzy, no bo to jest służba, widzieli na co się piszą, przecież mogą wziąć kredyt i zmienić pracę. Podziw i bicie prawa. I pogarda do wykonywanego zawodu. Wyrazy uznania i niechęć do słuchania. Drodzy, tutaj Jezus Chrystus określił się właśnie jako pasterz, którego owce głosu słuchają w Ewangelii Jana. To, że Jezus Chrystus określa się jako pasterz, dla mnie osobiście ma 2 oblicza. Jedno to jest właśnie to, co jest oczywiste, to, czym Jezus powiedział wprost. Jest tym, którego owce kochają i który sam kocha swoje owce. Jest tym, którego owce się nie boją, ale przeciwnie, same lgną do niego, bo wiedzą, że jego głos, bliskość oznacza bezpieczeństwo. I właśnie Jezus kimś takim chce być. Kimś, kogo bliskość daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ale, drodzy, to, że Jezus
określa siebie jako pasterz, określa też to, że Jezus właśnie staje po stronie tych, których społeczeństwo wyklucza. Że Jezus staje po stronie tych, którzy inni nie chcą słuchać. Jezus staje po stronie tych, których prośby nie są wysłuchiwane, na których społeczeństwo jest głuche. Drodzy, Jezus jest pasterzem. Jezus jest właśnie tym, którego inni nie chcą słuchać. Jezus jest właśnie tym, który jest wykluczany. Jezus jest tym, który chce dać nam bliskość, bezpieczeństwo, ale też chce dać bliskość wszystkim tym innym, których my spychamy na margines. Drodzy, jeszcze na zakończenie pozwólcie, że przeczytam wam to, co z Biblii na tydzień wybrała na dzisiejszy dzień. Ty nade mną pieczę masz, więc mi drogę życia wskaż. Słabość moją weź w obronę, na pastwiska wiedź zielone. Prowadź mnie do jasnych wód, chroń od przygód i od szkód. Niechaj dobry Bóg będzie dla nas pasterzem. I pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest pasterzem też dla tych, na których my czasami nie chcemy patrzeć i nie chcemy słuchać. Drodzy, zostańcie z Bogiem.